Witam Państwa na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W konferencji udział wezmą posłowie Adam Abramowicz i Wiesław Jańczyk. Proszę o zabranie głosu przez pana posła Adama Abramowicza. Szanowni Państwo, bankowy tytuł egzekucyjny to uprawnienie, które polskie państwo nadało bankom, a polega ono na tym, że banki w sporze ze swoimi klientami rozstrzygają na po prostu na własną korzyść, bez potrzeby zajmowania się sprawami spornymi przez sądy. Jest to uprawnienie, które obowiązuje tylko w Polsce, w innych państwach takich rozstrzygnięć nie ma. Dotyka BTE ponad 1 000 000 Polaków rocznie. Przedsiębiorców, osoby fizyczne, przypomnę tylko te grupy, które były bardzo głośne, opcje walutowe, gdzie przedsiębiorcy, będąc w sporze z bankami, stali na zupełnie straconej pozycji, bo bankowy tytuł egzekucyjny groził im windykacją i zajmowaniem kont. Frankowicze teraz w podobnej sytuacji, czy ludzie, którzy także zostali poszkodowani przez te instrumenty, jakim były poliso ubezpieczenia tak zwane. A więc jest to problem ważny dla Polaków i problem, który Prawo i Sprawiedliwość zauważało już od dawna. My widzieliśmy, że w gospodarce powinna panować równość, że nie może być tak, że państwo daje, uprzywilejowuje jeden podmiot względem drugiego. Wiedzieliśmy, że takie rozstrzygnięcie narusza konstytucję, to właśnie zasadę równości. Stąd było kilka inicjatyw wychodzących z naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości, aby ten instrument usunąć. Zwracaliśmy się o opinię do Biura Analiz Sejmowych, do prawników. Z tych opinii jasno wynikało, że to jest instrument, który jest korzystny w zasadzie wyłącznie dla banków. Nie jest korzystny ani dla klientów, ani dla Polaków, ani dla państwa polskiego. I podkreślam, że nie istnieje w żadnym innym państwie, bo gdyby rzeczywiście te argumenty, które banki podnosiły, że jest to ochrona depozytów, że takie rozstrzygnięcia muszą być, byłyby na pewno także zastosowane w innych krajach. A więc podnosiliśmy tą kwestię. Najpierw była inicjatywa senatorów, później ustawa poselska. Także i w innych kręgach nawet rząd zauważał, rząd w sensie ministra gospodarki po aferze opcyjnej, kiedy Waldemar Pawlak zobaczył, jakie złe skutki niesie BTE dla polskiej gospodarki, także próbował BTE ograniczyć. Był nawet projekt rządowy, który przeszedł wszystkie uzgodnienia, a następnie już kiedy został przygotowany do uchwalenia przez Rady Ministrów, został zablokowany i do dzisiaj gdzieś sobie tam tkwi, nie wiemy dokładnie gdzie. Jak się śledzi te wszystkie nasze działania na rzecz usunięcia bankowego tytułu egzekucyjnego i tę obronę tego instrumentu, także przez posłów Platformy Obywatelskiej, przez ministrów w rządzie, którzy na przykład przy dyskusji nad naszym projektem używali wręcz sformułowań zawartych w opiniach Związku Banków Polskich, wyłącznie nie używając żadnych argumentów ze swojej strony. No, widzimy, że za tym stoi ogromne lobby, ogromne interesy i tutaj wydawało się, że Polacy stoją na pozycji straconej. Nasz projekt ustawy, który ja jestem sprawozdawcą, złożony 2 lata temu, przeszedł przez Komisję Finansów. Mój kolega będzie za chwilkę mówił, jakie dalsze są losy tego projektu. Przypomnę też
pierwsze czytanie tego projektu, kiedy był wniosek złożony przez Platformę Obywatelską, żeby odrzucić ten projekt w pierwszym czytaniu. Czyli nawet bez dyskusji, nawet bez jakiejkolwiek refleksji od razu wyrzucić projekt, który likwidował BTE do kosza. Była to dosyć gorąca chwila, kiedy okazało się, że 4 głosami projekt został uratowany, bo część posłów, nawet tworzących koalicję, uznała, że trzeba jednak coś z tym fantem zrobić. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu przyznał nam rację. Ten BTE narusza zasadę równości. BTE uprzywilejowuje jedną grupę przedsiębiorców wobec drugich. Uprzywilejowuje banki, instytucje finansowe wobec swoich klientów. Dzisiaj wiemy, że mieliśmy rację, ale dobrze by było, żeby ta racja została potwierdzona w procesie uchwalania prawa, bo dzisiaj prawo, które obowiązuje w tym zakresie, jest sprzeczne z konstytucją. A nasz projekt, projekt Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, który od 2 lat jest w Sejmie, przywraca tą konstytucyjność, przywraca praworządność. I jest dzisiaj możliwość i okazja, aby w krótkim czasie tą praworządność przywrócić, aby doprowadzić do tego, że polskie prawo dotyczące właśnie BTE jest zgodne z konstytucją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, poseł Wiesław Janczyk. Szanowni Państwo, rzeczywiście orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest sensacyjne. Ono zaskoczyło wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, na czele przede wszystkim z bankami. W sejfach tychże instytucji leżą miliony oświadczeń o poddaniu się egzekucji, które są podpisywane w momencie udzielania kredytu. Sytuacja zaczyna się komplikować w momencie, kiedy ktoś rzeczywiście traci pracę, traci zdrowie, albo okoliczności losowe powodują, że nie może regularnie spłacać kredytu. I wtedy zaczyna się dramat, dlatego że banki często w momencie, kiedy te spłaty są nieregularne lub przestają następować, zwraca się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie właśnie posługiwania się instytucją bankowego tytułu egzekucyjnego, zapisaną zresztą w prawie bankowym w artykule 96 ustęp 1, 97 ustęp 1 i właściwie bez postępowania rozpoznawczego w sądzie niemal automatycznie następuje egzekucja dłużnika, zajmowanie jemu rachunku, ewentualnie wyprzedawanie mienia, jakie posiada, czy domu, czy środków technicznych, aktywów różnego typu. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wychodzi naprzeciw naszym staraniom, które trwały już od wielu lat. Zostały też zmaterializowane ponad 2 lata temu do postaci projektu, który niemal symetrycznie do tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego odnosi się do tych przepisów. Odbyło się szereg dyskusji, bardzo, powiedziałbym, takich rozbudowanych i jedną z ciekawszych była dyskusja na forum parlamentu, kiedy dosłownie kilkoma głosami posłów, już powiedziałbym, nawet poza konstrukcją podziałów opozycja i koalicja, ten projekt nie został wyrzucony do kosza. W momencie procedowania go na dalszych etapach i w Komisji Finansów, i w Podkomisji Stałej do Spraw Instytucji Finansowych, propozycja ta była kompletnie obśmiewana, muszę to powiedzieć, i nie przyjmowano racjonalnych argumentów, które są bardzo istotne, które Trybunał Konstytucyjny dostrzegł i z tego bardzo, bardzo się cieszymy, ale Trybunał oznaczył jako nieprzekraczalny termin usunięcia tych przepisów na przyszły rok, na datę 1 sierpnia. Dzisiaj powstaje taki stan prawny, że będziemy skazani na to, że sądy będą testować te przepisy. Jedne sądy mogą orzekać tak, jak do tej pory, inne już z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Żądamy tego, żeby Sejm jak najszybciej procedował nasz projekt ustawowy i wprowadził tutaj jednolity porządek prawny w taki sposób, żeby nie było różnic w traktowaniu klientów, żeby można było w sposób jasny i pewny dać takie przepisy, które spowodują między innymi to, i to wydaje się najcenniejsze, że sędzia dzisiaj, nim uruchomi proces egzekucji względem osoby, która nieregularnie albo w ogóle nie płaci swoich należności, to rozważy wszystkie argumenty i czasami
nie spowoduje tego, że całość zobowiązania stanie się jednego dnia wymagalną i będzie dochodzona, tylko czasami na przykład podejmie decyzję o tym, że rozpisze to zobowiązanie na raty do spłaty w określonym czasie, możliwym do realizacji przez właśnie klienta banku, a czasami da tylko pewien oddech czasowy, interwał czasowy i spowoduje, że przywróci jakby szansę na spłatę wierzytelności, na czym skorzystają wszyscy, bo również na tym skorzystają banki. Proszę Państwa, zasadniczy problem naszego systemu bankowego od kilkudziesięciu lat, który staram się bardzo często akcentować i kompletnie nie jest wysłuchany, polega na tym, że w momencie, kiedy instytucja finansowa udziela kredytu pożyczki klientowi, powinien tam być zapisany taki artykuł, taki paragraf umowy, który pozwalałby na czasowe zawieszenie spłaty, bo sytuacje losowe dzisiaj w gospodarce rynkowej są coraz bardziej skomplikowane. Nie tylko te zdrowotne, ale również dotyczące sytuacji na rynku pracy, zmiany pracy. Sytuacja modelu idealnego, która jest wpisana w każdą umowę zawieraną dzisiaj w banku, prawie nie występuje. Ludzie często zmieniają pracę, często właśnie przez kilka miesięcy nie mają regularnych dochodów i żadna umowa w Polsce, w systemie bankowym nie jest przygotowana na takie warunki. Jest umową sytuacji idealnej, która w życiu prawie nie występuje. I właśnie ta sprawa powinna być uwzględniona przy badaniu zdolności kredytowej klienta i zapisana w umowie w taki sposób, że klient raz lub dwa razy w czasie na przykład 30 lat, bo takie mamy kredyty hipoteczne, będzie mógł skorzystać z takich wakacji, że po prostu nie będzie spłacał kapitału, nie będzie spłacał odsetek albo nie będzie spłacał na przykład tylko kapitału, a będzie spłacał odsetki. Dzisiaj ten powód decyduje o tym, że wiele kredytów staje się wymagalnymi, a setki tysięcy ludzi mają problemy, spod których nie mogą wyjść. Także uważamy, że czas do 1 sierpnia przyszłego roku no, nie może być czasem, w którym Parlament Rzeczypospolitej nie podejmie żadnych kroków do tego, żeby wyczerpać wszystkie korzyści dla obrotu gospodarczego w Polsce wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które idzie jakby w ślad za naszym tokiem rozumowania, który prezentowaliśmy przez ostatnie wiele lat. Dziękuję. Proszę, poseł Adam Abramowicz. Od wielu lat jakieś siły tajemnicze, jakieś krasnoludki blokują wszystkie działania dotyczące usunięcia tego szkodliwego narzędzia, jakim jest bankowy tytuł egzekucyjny. Także nad naszą ustawą takie działania się dzieją. Teraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który przyznał nam rację, naszemu uzasadnieniu do ustawy, powinno się już zaprzestać blokady. I my tutaj chcemy, wystąpił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość do Marszałka Sejmu, aby ta blokada została zdjęta. Dzisiaj projekt jest już po pierwszym czytaniu, wyszedł z Komisji Finansów. Drugiego czytania nie ma. Pani Przewodnicząca Komisji Finansów nie wiedzieć dlaczego nie daje tego projektu dalej do prac sejmowych. I kiedy ten wyrok zapadł, kiedy ludzie czekają już na konkretne rozstrzygnięcia, tak aby, jak tutaj kolega mówił, była jasna sytuacja i sądy też nie miały dylematów w tej kwestii, my czekamy na to, że prace nad tym projektem ruszą. Że prace ruszą i że będzie drugie czytanie, będzie szybko trzecie czytanie, uchwalimy likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego, a do 1 sierpnia przyszłego roku ewentualnie Sejm przygotuje jakieś inne rozwiązania, jeśli będzie taka potrzeba, prawne, które mogłyby usprawnić prawo bankowe i polepszyć sytuację na rynku bankowym, uwzględniając interesy i banków, i konsumentów. Dlatego dzisiaj także apelujemy do pana marszałka. Panie marszałku, niech pan nie blokuje prac nad tym projektem. Niech pan przemówi do pani przewodniczącej Komisji Finansów, aby ten projekt dalej mógł być procedowany. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że istnieje w przestrzeni prawnej instrument, który jest niezgodny z konstytucją, a my i wszystkie analizy pokazują, że ten niezgodny
z konstytucją instrument krzywdzi wiele, wiele osób, stawia w pozycji dramatycznej w momencie, kiedy banki, nie mając często racji, właśnie tą metodą siły, doprowadzają ludzi do bankructwa. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękuję Państwu za udział w konferencji prasowej. Dziękujemy bardzo.